Czy pamiętacie takie sytuacje? Fajna uroczystość lub zrealizowany projekt. Pełna dokumentacja. Pełen entuzjazm. Pada wtedy hasło. Zróbmy z tego stronę internetową. Okazuje się, że zabiera to dużo energii, czasu i trzeba się znać. Idźmy dalej. Mam materiał na fajną zdalną lekcję. Albo uczniowie chcą zaprezentować na przykład eksperymenty lub ich projekty. I tu mamy łatwe i szybkie narzędzie, jakim jest Microsoft Sway. Jest to też świetne uzupełnienie aplikacji Teams. Ja nazywam się Zygmunt i dziś nauczymy się, jak łączyć tekst z mediami w celu stworzenia prezentacji internetowej. Ale najpierw informacja dla nauczycieli i dyrektorów. W ramach projektu można się umówić ze mną na darmowe konsultacje dotyczące Teams oraz Office 365. Wejdź na edu.inkubatorstarter.pl i zapisz się teraz. Link w opisie filmu. A jak już to zrobiłeś, to zaczynajmy! Ponieważ jestem nauczycielem z Gdańska, to logujemy się do naszego Office 365 za pomocą gdańskiej platformy edukacyjnej. Ja mam ikonę w tym miejscu. Jakby jej nie było widać, to trzeba ją wyszukać klikając ten link. Po otwarciu mamy różne elementy. Zacznijmy może od szablonów. Tu mamy kilka przykładowych. Otwierając ten link będziemy mieli ich więcej. Otwórzmy teraz jeden. Na przykład ten. Żeby zobaczyć, co to w ogóle jest ten Sway. Strzałkami na klawiaturze lub klikając tu oglądamy naszą prezentację. Możemy przejrzeć jej zawartość. Klikając z kolei w tą ikonę przejdziemy do sekcji, czyli w zasadzie do spisu treści. Klikamy w krok drugi i tu mamy jeden z pierwszych gadżetów. Suwak do porównania dwóch zdjęć. Klikając w prawo mamy z kolei 100 zdjęć. Trzeba stuknąć myszką, żeby je przeglądać. Teraz rozpocznijmy edytowanie naszego Swaya. Klikając w napis, chwilę czekamy. W tym miejscu możemy pozmieniać teksty i zdjęcia. Dołożyć inne elementy. Ważną rzeczą jest, żeby zrozumieć strukturę. Tu w lewej zakładce, scenariusz, umieszczamy tylko materiały, w jakich elementach i w jakiej kolejności mają być. Prawa zakładka, czyli projektowanie, tu mamy podgląd naszego projektu. Klikając w tą ikonę, dopasowujemy nasz styl. Całą robotę części wizualnej robi za nas aplikacja. Tu mamy trzy opcje. Ta, czyli wygląd, jak większość stron internetowych, przewijamy zawartość w dół. Ta, którą testowaliśmy, przewijamy w bok. Ostatnia to sposób prezentowania, jak slajdów w PowerPoincie. Poniżej możemy sobie wybrać konkretny styl, a jest ich dużo. To do tego możemy go jeszcze w tym miejscu dostosować do własnych potrzeb. Czyli jak widzimy, najważniejsze jest zrobienie dobrego scenariusza. W tym celu przejdźmy do strony startowej, żeby rozpocząć pusty projekt. Klikamy w napis Sway. W tym miejscu jeszcze wspomnę, że wybierając Rozpocznij od dokumentu, możemy wgrać plik typu Word lub PDF. A pewnie mamy w tym przygotowane np. karty pracy lub inne materiały. Całą pracę za nas wykona komputer, a efekty tego są bardzo dobre. Jednak przy plikach PDF czasami są potrzebne drobne korekty. My, żeby dobrze wszystko zrozumieć, zaczynamy od utworzenia nowego dokumentu, klikając tu. Zaczynamy od dodania tytułu naszemu dokumentowi. Zrobimy stronę o szkole podstawowej numer 35 w Gdańsku. Rozwijając szczegóły, klikamy Dodaj tło. Potrzebny materiał możemy wyszukać od razu w internecie, wpisując odpowiednie hasło. Domyślnie jest zaznaczona licencja Creative Commons, co oznacza, że materiał możemy legalnie wykorzystywać, ale żeby być w 100% pewnym, że tak jest, to trzeba to potwierdzić. My jednak rozwiniemy opcję wyboru. Mamy tu sporo możliwości. Wybieramy moje urządzenie. Przy otwartym oknie, poza standardowym otwieraniem, możemy po prostu przeciągnąć obrazek w odpowiednie miejsce. Ja wybiorę od razu tło i logo. W tym miejscu wspomnę, że nasza strona jest responsywna, co oznacza, że wygląd, a tym samym i wielkość elementów jest dopasowywana do wielkości urządzenia. Mając zaznaczone zdjęcie, klikamy w punkt fokusu. W tym miejscu ustalamy, co jest ważne przy takim dopasowywaniu. W tym miejscu widzimy podgląd widoku na różnych urządzeniach. Komputer będzie sam dopasowywał,
które elementy zdjęcia chcę umieścić. Jeżeli chcemy sami wybrać, która część jest ważna, ustalamy jeden lub kilka punktów. Jeżeli chcemy, żeby zawsze było całe zdjęcie, mimo że będzie czasem małą miniaturką, zaznaczamy tu fistaszka. Ja wybiorę wejście. Klikając w nagłówek, zmniejszam kontener. Tu widzimy znak plusa, za pomocą którego dodajemy następne elementy. Pierwsza opcja sugeruje nam propozycję. Przechodzimy do tekst i wybieramy nagłówek 1. Wpisujemy historia szkoły. Dodajmy kolejny element. Tym razem zwykły tekst. Wklejamy wcześniej skopiowany tekst. Ten kawałek wyróżnimy. A ten zaakcentujemy przez pochylenie. Pamiętajmy, że tu tylko ustalamy, co ma być wyróżnione. A jak to będzie zrobione, zależy od stylu, który wybierzemy później. W edycji możemy wstawić punktory i numerację. A w tym miejscu ustalamy, jak ma być to wyróżnione, czyli duże. Zobaczmy teraz. W zakładce styl użyjemy teraz opcji remiksuj. Zmiany możemy cofnąć. Dodajmy teraz kolejny element. Przejdźmy teraz do zakładki grupa. Tu mamy różne sposoby grupowania zdjęć. My wybieramy teraz porównanie. Dodajmy dwa zdjęcia. Widać, że nie pojawiły się tam, gdzie powinny, więc je przenosimy. Do każdego zdjęcia możemy zrobić podpis. Ustawmy tu też punkt fokusu na całe zdjęcie. Po kliknięciu w grupa, w tym miejscu mamy jej opcję. Możemy zmienić typ grupowania, rozgrupować lub ustalić, jak duże wyróżnienie ma być. Zobaczmy teraz, jak wygląda. Klikając w narożnik, zobaczymy podpis, a klikając zdjęcie, możemy wszystkie przeglądać w powiększeniu. Dodajmy teraz kolejny element, wybierając nagłówek 1. Wypiszemy teraz dyscypliny sportu, jakie są w szkole. Zaczniemy od hokeja na lodzie. Tym razem pokażemy, jak dodać film. Możemy go wgrać z komputera. My dołączymy jednak z YouTube'a. Wystarczy, że go przeciągniemy. Przesuwając tak kontenery, mogę zmieniać ich kolejność. Lub jak w tym przypadku, zgrupować. Zobaczmy. Mogę z tego miejsca zacząć odtwarzać i powiększyć. Wróćmy i dodajmy kolejną dyscyplinę, łyżwiarstwo figurowe. Tym razem dodajmy 100 zdjęć. Zaznaczamy wszystkie i przeciągamy. Teraz szybko jeszcze dodam piłkę ręczną i short track. Zobaczmy znowu, jak to wygląda. Stukając na zdjęcia, przekładamy je. Możemy powiększać i w ten sobie sposób oglądać. Dodajmy kolejny nagłówek, projekty. A następnie dodajmy kolejny element, w którym pokażemy na stronie, jak umieszczać prezentację PowerPoint. Wybieramy osadzenie. Teraz przechodzę do mojej prezentacji, którą otworzyłem z OneDrive'a za pomocą przeglądarki. Tego akurat nie możemy zrobić w wersji klasycznej PowerPointa. Klikam udostępnij, najpierw pierwszą opcję. Tu decydujemy, komu udostępniam. Zatwierdzam. Stukam z boku i znowu wybieram udostępnij i tym razem osadzenie. Kopiuję kod, zamykam i wracam do Sway'a. Wklejam i wybieram, jaki rozmiar. Zobaczmy efekt. Czasami prezentacja musi się chwilę załadować. Tu możemy przewijać slajdy. Tu mamy opcję na przykład zapisania prezentacji, a obok możemy otworzyć ją w nowym oknie. Oprócz prezentacji
Tak możemy osadzać na przykład testy z aplikacji Forms i innych rzeczy, z których możemy pobrać kod osadzenia. Nasza strona jest już duża, ale bywają dużo większe. W prawym rogu mamy nasz spis treści. Dlatego dokładaliśmy nagłówki, żeby mieć teraz taki podgląd. Wróćmy do edycji. Przejdźmy do zakładki projektowanie i style. Jak mówiłem wcześniej, możemy sobie tu wybrać odpowiedni szablon. Zachęcam do eksperymentowania. Przejdźmy teraz do ustawień, klikając 3 kropki i ustawienie tego swaya. Poza standardowymi opcjami możemy ustawić sobie autoodtwarzanie, że strona będzie nam sama się przewijać. Wiadomo, że na przykład takie funkcje jak porównywanie zdjęć nie będą aktywne. Przejdźmy teraz do udostępniania. Poza wyborem, kto może odtworzyć, wybieramy, czy może edytować. Możemy pobrać zwykły link, kod osadzenia albo link wizualny. Przy wybraniu więcej opcji możemy wybrać, czy osoba przeglądająca będzie miała opcję udostępnij. Taki link możemy wysłać uczniom, zamieścić na szkolnej stronie internetowej jako artykuł i jeszcze parę możliwości się znajdzie. Jeśli chcesz porozmawiać, jak można jeszcze to wykorzystać w pracy w szkole, zapisz się na darmowe konsultacje. Link w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie.